Witajcie kochani w mikrokuchence permakultury. Dzisiaj kolejny dzień robienia przetworów i aktualnie teraz robię suszone pomidory. Jeżeli macie pomidorki, nadmiar pomidorków, to oprócz tradycyjnych przecierów zróbcie koniecznie suszone pomidory, bo to jest przepyszna potrawa, którą można dodawać do wielu dań, na przykład do szpinaku, albo do pizzy, czy do sera. Naprawdę smakuje to wyśmienicie, a zrobienie ich jest naprawdę bardzo proste. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od zerwania pomidorów, a potem pokrojenia ich na mniejsze kawałki. One są pokrojone na różne części, tak jak pozwalał na to pomidor. Tutaj są kawałki pomidora malinowego, pokroiłam to na mniejsze takie cząstki, na ćwiartki, po prostu w zależności od fantazji. Niektóre są po prostu przekrojone, zobaczcie, na połówki. Pomidory suszymy w temperaturze 60, maksymalnie 80 stopni. Lepsza jest temperatura 60 stopni, wtedy oczywiście suszenie trwa dłużej, ale nie jest takie gwałtowne dla pomidora. 60 stopni albo właśnie w takiej suszarce, albo możemy suszyć w piekarniku. Te pomidory i te zaczęłam suszyć w tym samym czasie, tylko że te były suszone w piekarniku, a te były i są suszone jeszcze w suszarce. I to w suszarce trwało wiele dłużej, ale w piekarniku też 60 stopni. Piekarnik musi być zawsze lekko uchylony, żeby ten nadmiar pary mógł być odprowadzony. Pomidory nie mogą być takie przesuszone. One, zobaczcie, są wysuszone, ale jeszcze mają takie tutaj miejsca, gdzie są wilgotne. Dokładnie taka sama sytuacja, prawda? Są wysuszone, ale jeżeli się podotyka je tutaj głębiej, no to one jeszcze mają takie miejsca dosyć wilgotne. Czyli pomidory suszymy tak, żeby nie były to wióry pomidorowe. Tutaj, w tym słoiku, mam suszone pomidory jeszcze z zeszłego roku. I teraz zobaczcie, że te pomidory są bardziej takie napęczniałe, aniżeli pomidor wysuszony. I ten pomidorek w słoiku nam napęcznieje olejem, dlatego też, kiedy już wkładamy pomidorki do słoików, to wypełniamy 3/4 pojemności tego słoika, zostawiając miejsce na ponowne właśnie takie nabrzmienie pomidorów. Tutaj już mam tą część pomidorów przygotowanych do włożenia do słoiczków. I co teraz będzie potrzebne? Potrzebne nam będą ulubione przyprawy. Każda taka tacka do suszenia pomidorów po pokrojeniu jest oprószona solą, więc co to? Co to nam tutaj daje znać? Dobrze, czyli solimy to przed rozpoczęciem suszenia, więc później już soli nie dodajemy. Ale co na przykład ja dodaję? Dodaję bazylię. My lubimy dużo przypraw, więc dodaję ich sporo. Oregano i tymianek. To jest taki ulubiony mój zestaw, jeżeli chodzi o pomidory suszone. Tymianku troszeczkę mniej,
bo tymianek jest bardzo taką wyrazistą potrawą. I to po prostu mieszamy, żeby te przyprawy ze wszystkich stron otoczyły nasze pomidorki. Będzie nam potrzebny jeszcze olej, bo będziemy zalewać w słoikach pomidory gorącym olejem, i czosnek. Jeżeli ktoś lubi, może na przykład dodać kapary lub mógłby dodać nasiona nasturcji, tylko że na nasiona nasturcji trzeba będzie jeszcze poczekać. O. I mamy taką samą porcję jak tutaj. Te pomidory są wysuszone w suszarce, a te są wysuszone w piekarniku. Troszeczkę, zobaczcie, różnią się kolorem. Suszarka suszy wolniej, ale ten proces jest bardziej taki optymalny suszenia. Natomiast piekarnik robi to szybciej. Piekarnik wysuszy nam pomidory do takiego stanu w 4-5 godzin. Natomiast w suszarce te pomidory suszyłam 2 doby. Mam też tutaj już przygotowane ząbki czosnku, bo do każdego słoiczka pójdzie kawałek, po kilka kawałków czosnku, ale jak są takie ząbki większe, to warto jest ten czosnek pokroić. Zresztą jak jest czosnek pokrojony, to on też lepiej uwalnia swój aromat i smak. Z pomidorami się to pięknie komponuje. To są w ogóle bardzo fajne takie zestawy smakowe. Pomidory, czosnek i te przyprawy śródziemnomorskie. Pomidory można też suszyć na słońcu, ale wtedy trzeba je przykryć bardzo dobrze gazą i najlepiej je w ten sposób suszyć, rozłożone na przykład na jakichś tacach, tak, żeby uniemożliwić na przykład muchom czy jakimś owadom siadanie na pomidorach. No i wkładamy pomidorki. Pamiętając, tak jak mówiłam o tym, mają przepiękny kolor i słuchajcie, tak nieprawdopodobny aromat już teraz. Zresztą własne pomidory pięknie pachną i pięknie też smakują. To są wszystko pomidorki zerwane z naszych krzaczków. Jest ich bardzo dużo. I teraz jest ich bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie ich zjeść wszystkich, więc pomidory będą suszone. Zresztą po to właśnie posadziliśmy tyle tych pomidorów, żeby je suszyć. I tak po 5 takich kawałeczków czosnku do każdego słoiczka wkładamy. Myślę, że będę musiała dorobić, przygotować więcej słoiczków. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby suszone pomidory, w ogóle jeżeli są używane w naszych daniach, kupować. Ale te pomidory są w smaku zupełnie, zupełnie inne. O wiele, o wiele smaczniejsze. I na przykład mój mąż robi wyśmienitą pizzę, taką naszą domową, właśnie z suszonymi pomidorami, z oliwkami, z kaparami. I to są w zasadzie wszystkie składniki. Najtrudniejszym etapem w robieniu pomidorów suszonych jest przygotowanie oleju. Dlatego, że olej powinien być gorący, ale nie wrzący. I z olejem ostrożnie, tak? Żeby się tam nie dostała jakaś kropla wody. Zdecydowanie trzeba będzie dołożyć słoiczków. I właśnie pomidorki mogą być tak dosyć niedbale pokrojone na
na takie cząstki różnej wielkości i staramy się, tak nie upychamy ich mocno, ale też i żeby nie było aż tak dużo wolnych przestrzeni. Ten olej, olej roślinny, który zostaje później, kiedy wyjadamy pomidory, jest również bardzo dobrym składnikiem do potrawy. Czyli na przykład, jeżeli robię szpinak z suszonymi pomidorami, to ten szpinak obsmażam właśnie na tłuszczu z pomidorów suszonych. Nie wylewam go. Albo jest na przykład dobry też do sałatki. Te przyprawy, które zostały, po prostu daję do słoika, bo potem to wszystko podnosi smak i aromat suszonych pomidorków. Dobrze, teraz wstawię olej. Olej najlepiej jest w garnku podgrzewać partiami, bo wtedy mamy kontrolę nad tym, jak on nam się mocno podgrzewa i teraz utrzymuje też temperaturę, kiedy my przelewamy olej do słoików. Tego się już nie pasteryzuje. Po zalaniu, od razu jest za wysoka temperatura, więc można to tak będzie przykryć. Po zalaniu gorącym olejem po prostu odwracamy słoiczek do góry nogami i on powinien się zamknąć. Tego się nie pasteryzuje. Kiedy olej jest wystarczająco gorący, olej powinien być podgrzany do temperatury 100 stopni około. On ma wyższą temperaturę wrzenia aniżeli woda i będziemy wiedzieć, że jest dobry wtedy, kiedy właśnie zaczną się tam unosić takie bąbelki oleju, ale nie będzie jeszcze wrzał. I na to trzeba będzie chwilkę poczekać. Olej jest gorący, jest taki intensywnie żółty, będzie może skwierczeć. O! I kiedy on właśnie tak skwierczy, to znaczy, że jest dobra temperatura. I tak jak wodą, zalewamy to pod szyjkę, jakbyśmy to robili wodą. I zakręcamy dobrze. I do góry nogami odstawiamy. I drugi słoiczek. O! Pięknie nam sparza pomidorki. Znaczy, że temperatura jest odpowiednia. I zamykamy słoik. Mocno i do góry nogami. No i teraz muszę dogotować tego oleju. Na co trzeba zwracać uwagę jeszcze, jeżeli chodzi o ten olej? Tak jak powiedziałam, kiedy on zaczyna tutaj bardziej intensywnie się ruszać i zaczyna pachnieć olejem, to wtedy znaczy, że jest jego temperatura odpowiednia. Powinny też pomidory zalewane olejem syczeć. Natomiast musimy uważać na to, żeby nie podgrzać tego oleju za dużo, do zbyt wysokiej temperatury, bo on nie tyle zacznie wrzeć, co zacznie po prostu się palić i będziemy mieli nieprzyjemny pożar w kuchni. A że pierwszy nasz odruch to często jest zalanie oleju wodą, no to wtedy mamy po firance. Tak więc kolejne partie muszę zagrzać. I kochani, dwa ostatnie słoiczki zalewam. I kiedy te pomidory będą dobre? One będą dobre już do jedzenia, gdzieś za 2 tygodnie. Natomiast my mamy tak ogromną ilość pomidorów na działkach, że na pewno takich słoików zrobię, nie wiem ile, ale na pewno wielokrotność tych 8 dzisiejszych słoiczków. I tak jak mówiłam, jeżeli nie próbowaliście nigdy do tej pory robić pomidorków suszonych, to gorąco Was do tego zachęcam,
Bo wyobraźcie sobie teraz szaro-buro jesienne albo zimowe śniadanie z własnym białym serem i z suszonymi pomidorami. Albo na obiad własny szpinak z własnymi suszonymi pomidorami, z własnym czosnkiem, z własną cebulką. Albo kolacja, pizza na wspaniałym spodzie. Nie musi być taki z normalną mąką, ale ta pizza jest wzbogacona smakiem waszych pomidorów, suszonych pomidorów. I wtedy możecie jesienią, zimą, wczesną wiosną dalej delektować się smakiem własnoręcznie wyprodukowanych, zdrowych, wolnych od chemii pomidorów. Pycha, polecamy Wam pomidory suszone.